Czy to jest trochę tak, że mógłbyś podtrzymać słowa, które powiedziałeś kilka lat temu, że jak już będziesz miał tutaj, jak już zrobisz, co miałeś do zrobienia w Polsce, to gdzieś tam z tyłu głowy jest taki pomysł, żeby kiedyś wrócić do Stanów Zjednoczonych? Tam akurat argumentowałeś, że tęsknisz za znajomymi i rodziną. No tak, bardzo bym chciał wrócić, czy wracać jakby częściej, bo tęsknię, ale moje miejsce teraz jest tu. Tam mam dom, tutaj mam dom, a fajnie by było zarobić na tyle, żeby mieć jakieś mieszkanie w Stanach i tam wracać. Ale chyba, żeby żyć na dłuższą metę, to może mniej. No. A nie przeraża cię jednak taka wizja, że to jest życie w dwóch miejscach świata i to tak odległych? Jednak jak sobie myślimy o takim poukładaniu, czy zawodowym, to chyba trochę łatwiej, ale na przykład prywatnym, to są dwa naprawdę różne kontynenty. Quite literally, yeah, but... No nie wiem, tak jak mówiłem, mam dom tam, mam dom tu, jest oczywiście inne podejście, ludzie mają inne podejście w jednym i w drugim miejscu. No i doceniam jakby kultury tu i tam, no to w moim, no i w mojej krwi jest no, Polska, ale z wychowania to ze Stanów, no to... Cieszę się, że byłem w stanie znaleźć jakiś taki balans między to i to, ale oczywiście no, tęsknię, jak nie jestem fizycznie nie przy tych ludzi, no to tysiące mil ode mnie, tego tęsknię i chciałbym no, tak raz na jakiś czas wracać. To amerykańskie społeczeństwo od polskiego no, zdecydowanie się różni pod wieloma względami. Jesteś chyba idealną osobą, żeby zapytać cię, jakie ty masz obserwacje, jakie takie cechy albo zachowania przypisałbyś, że to mogą być takie pod polską flagą podpisane? W Polsce? Tak. Coś czujesz, jakbyśmy byli na piwku, to inaczej byśmy się teraz... byś tak się nie zastanawiał. Nie, no nie... Nie za mocno powiedzieć. Lubimy ponarzekać. Lubimy ponarzekać. Tak. Powiem ci, że ostatnio z kogoś spotkałem właśnie spoza Polski, to była pierwsza rzecz, że mówi... Ja tak. Myślałem, że jestem dość pozytywny akurat. Wtedy on mówi, troszkę narzekasz. Ja mówię, okay. Uwielbiamy mówić o pogodzie. To jest, to nawet nie jest już jako small talk, to jest po prostu, no small talk, ale taki wypełniacz, ale pozytywny, nie? Mówisz tak, o jak będzie to jutro, oj, no za tydzień, no o Jezu, cholera, będzie znów zimno, albo nie, no to często gadają, a o tym narzekaniu, no to wiesz, kochamy ten kraj, jesteśmy bardzo patriotyczni, ale lubimy o niej ponarzekać, ale nie daj Boże, że ktoś poza Polski powie coś złego o nas, to wtedy to... No dobrze, tym sympatycznym gestem kończymy. Mega ci dziękuję. I cóż, powodzenia, sukcesu płyty. Tak naprawdę kilka chwil i już będziecie mogli ją mieć w swoich rękach. Dzięki bardzo. Dzięki.